Recepta na przyszłość Europy w obliczu wyzwań społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych po COVID-19. Unia Europejska, państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie. Tak, pod takim tytułem spotykamy się po przerwie. To konferencja organizowana przez Fundację Kulskich, a także Fundację Instytut Rozwoju Spraw Społecznych. I dla porządku chcę Państwu powiedzieć, że rozpoczynamy kolejny panel, czwarty już dzisiejszego dnia, ale rozpoczynamy tym samym drugi blok związany z wyzwaniami popandemicznej Europy w obszarze ochrony zdrowia. I to jest właśnie blok już organizowany przez Instytut Fundację Rozwoju Spraw Społecznych. A jeśli chodzi o te działania, one zostały sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. I przed nami niezwykle ważny panel i dyskusja w gronie znakomitych ekspertów o chorobach cywilizacyjnych, o ich skali, determinacji i zagrożeniach. No właśnie, i do tego wszystkiego musimy nałożyć możliwości leczenia. Zapowiada się bardzo ciekawa godzina i żywa dyskusja, w nią wierzę, ale na początek bardzo bym poprosił o zabranie głosu i wprowadzenie nas do tego tematu Macieja Miłkowskiego, wiceministra zdrowia. Przekazuję panu ministrowi głos, zapraszam do mównicy. Pan minister, wiem, że będzie mógł z nami potem zostać i wziąć udział w dyskusji. Proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo, szanowny panie redaktorze. Dziękuję państwu za kolejny raz za zaproszenie mnie do dwóch paneli, ale w szczególności do tego, żeby parę słów na początek powiedzieć, jak na temat chorób cywilizacyjnych, na temat w ogóle tego, co się aktualnie dzieje, jak to wygląda. Mamy teraz epidemię, pandemię COVID, ale też dokładnie to dotyczy chorób przewlekłych, niezakaźnych. Też widzimy olbrzymi wzrost tych chorób, w szczególności w Europie. W Europie, no i w Polsce również jako część tej Europy. Mamy tutaj również właśnie w trakcie tej epidemii też bardzo ciekawe sytuacje związane właśnie z tymi chorobami cywilizacyjnymi. Mieliśmy wielkie przykłady, wielkie prośby Towarzystwa Kardiologów, żeby pacjenci zgłaszali się do leczenia zawału serca, żeby pacjenci w ogóle przyjeżdżali do szpitala, bo obawiali się COVID-u, obawiali się leczenia podstawowych swoich jednostek chorobowych. Widzimy to w szczególności właśnie podczas tej epidemii, że mamy również epidemię związaną z nieprzyjmowaniem wiedzy, podstawowej wiedzy dotyczącej wiedzy naukowej związanymi ze szczepieniami, związanymi z kwestionowaniem podstawowych rzeczy związanych z medycyną. I widzimy tutaj, że osoby wiedzą, że coś jest dla nich niezdrowe, niedobre, że ryzykują własnym zdrowiem bardzo często, nawet życiem, ale pomimo to nadal trwają w swoim i nadal nie akceptują zaleconego leczenia. I to w każdym zakresie, w szczególności to widzimy nawet w tych mniejszych schorzeniach, w nadciśnieniu tętniczym, w cukrzycy, gdzie pacjenci są świadomi, ale świadomie te zasady, te wytyczne, te zalecenia lekarskie nie przyjmują do wiadomości, po prostu świadomie je przekraczają. Także widać to w tym, w szczególności w tym okresie, że jest to też taka chyba epidemia tych zachowań takich problematycznych. Wiemy oczywiście, że poprawa stanu zdrowia zależy
od zmiany stylu życia i wiemy dokładnie i to ludzie sobie zdają sprawę. Poprawa aktywności fizycznej, podstawowa rzecz, ale tego nie czynią. Odżywianie się, no mamy problem epidemii otyłości. Ponad 90% mężczyzn w Polsce ma nadwagę albo jest otyłych, 70% kobiet. Widzimy to później właśnie w tym związku ze zwiększaniem się ilości tych osób, które trzeba będzie później leczyć. Widzimy to od początku, od dziecka i oczywiście również w naszym wieku ludzie nie postępują, nie przyjmują tego do wiadomości. Widzimy cały czas problemy ze śmiertelnością związaną z czynnikami behawioralnymi. Nie wiem, problemy z alkoholem, problemy z paleniem tytoniu. Świadomie ludzie akceptują, wiedząc, że jest to szkodliwe, świadomie działają przeciwko swojemu zdrowiu, wiedząc, że ryzyko wszystkich chorób onkologicznych jest bardzo mocno związane w większości z tymi używkami. I w tym zakresie też jak gdyby należy walczyć, próbujemy w tym zakresie zmniejszać ten wpływ tych złych czynników. No, choroby układu krążenia. Mamy jakieś dobre efekty przez ostatnie lata, ostatnie 20 lat. Trochę się to zmniejszyło, ale nadal ta różnica chorób układu krążenia, choroby układu krążenia stanowią ten główny czynnik tego krótszego czasu życia mieszkańców Polski, w szczególności mężczyzn w stosunku do krajów Europy. Choroby układu krążenia, w szczególności choroby serca, choroba niedokrwienna i tu też wiemy oczywiście, że na to mamy olbrzymi wpływ. Także te czynniki, wszystkie, które tutaj widzimy, wydłużenia się czasu życia, które ostatnio właśnie w Polsce we wcześniejszych latach wydłużanie się zmniejszyło istotnie, 14-17, teraz z powodu COVID-u widzimy też spadek, ale ten wiek tych osób powoduje, że będziemy też mieli problem ze sfinansowaniem tych chorób, z finansowaniem leczenia tych chorób i powiększająca się ta grupa i tych chorób cywilizacyjnych będzie stanowiła problem rozwojowy kraju. To jest nie tylko problem leczenia, problem systemu ochrony zdrowia, ale problem dalszego wzrostu gospodarczego. Także ten element życia w zdrowiu, ten element życia, do życia w zdrowiu, w sprawności jest niezwykle ważny. Widzimy właśnie tą sprawność niezbędną w różnych elementach, właśnie chociażby narząd wzroku, narząd ruchu tutaj, żeby pacjenci nie mieli problemów, ponieważ te dwa elementy są bardzo istotne nad tą właśnie aktywnością fizyczną, również aktywnością związaną z relacjami interpersonalnymi. Także to jest ten bardzo istotny element. Także widzimy tu w każdym zakresie wzrost tych czynników. Mamy problemy z pacjentami z cukrzycą i coraz więcej. Mamy problem z niedoszacowaniem,
z tym, że bardzo wiele osób właśnie w tych chorobach cywilizacyjnych nie wie, że ma problem w cukrzycy. 20-25% szacuje się, że osoby nie wiedzą. Podstawowe elementy wiedzy, podstawowe elementy takie dbania o swoje zdrowie. To samo zresztą jak choroba przewlekła niewydolność nerek. Pracujemy wiele, wiele lat i cały czas mamy problemy, że bardzo wiele osób właściwie rozpoczyna problemy z niewydolnością nerek praktycznie od dializoterapii. Także pełno rzeczy związanych ze schorzeniami cywilizacyjnymi i z tym właśnie musimy się mierzyć. Z tym musimy się mierzyć jako społeczeństwo, jako Ministerstwo Zdrowia. W tym zakresie również musimy przygotowywać nowe propozycje organizacji leczenia. To jak gdyby pierwszy i podstawowy element tego dbania o własne zdrowie i później możliwości leczenia, finansowania właśnie w tych schorzeniach dla nas bardzo istotnych. Onkologia jest olbrzymim problemem, bo to też właśnie schorzenie cywilizacyjne, niesamowicie kosztowne w tym elemencie każdy schemat leczenia, ale mamy również niesamowite ilości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Tutaj na pewno w przyszłym roku będziemy starali się bardzo mocno być zgodni z wytycznymi międzynarodowymi, żeby właściwie leczyć lekami. Mamy wielkie zaległości firm, które nie są w stanie zarejestrować leków zgodnie z wytycznymi, które wyznaczają nam towarzystwa naukowe. Mam nadzieję, że właśnie w tym zakresie będziemy mogli dużo zrobić, bo ustawa nam na to bardzo mocno pozwala. I jeśli chodzi właśnie o te podstawowe elementy choroby serca, niewydolność serca, również mam nadzieję, że te podstawowe czynniki w tym nadchodzącym roku będą miały wielkie sukcesy. Zresztą rozpoczynamy z moim instytutem, w którym wcześniej pracowałem, Instytutem Kardiologii, pilotaż sieci kardiologicznej i właśnie mamy nadzieję, że ten obszar kardiologii, chorób układu krążenia właśnie będzie się zmieniał, ponieważ jest to główny nadal czynnik naszego umieralności i tej nadumieralności. Także to taki wstęp do naszej dyskusji. Jest nas dzisiaj bardzo dużo, z bardzo różnych dziedzin. Większość osób mam przyjemność współpracować w miarę na bieżąco, ponieważ jak Państwo wiedzą, jestem odpowiedzialny za politykę lekową i tutaj z większością z Państwa jestem na bieżąco. Oczywiście organizacja, szpitalnictwo w mniejszym zakresie, ale to jest też bez uporządkowania tego systemu w zakresie chorób układu, chorób cywilizacyjnych daleko nie zajdziemy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo panu ministrowi. Pan minister zostaje w naszej dyskusji. Zarysował nam bardzo duży problem pan minister chorób cywilizacyjnych. Potwierdził także, że jest wielu znakomitych ekspertów w tym panelu. I przejdziemy zatem teraz do dyskusji i tej współpracy, o której mówił pan minister Maciej Miłkowski. Ja już od razu na początku wszystkich Państwa zachęcam do tego, że jeżeli chcecie ze sobą polemizować, wejść w zdanie, uzupełniać się, absolutnie to jest pole do dyskusji i wymianie doświadczeń takiej interdyscyplinarnej. I także Państwa proszę o w miarę zwięzłe odpowiedzi właśnie ze względu na ograniczony czas naszej debaty. I tak liczne grono ekspertów, które chciałbym teraz powitać. Rozpocznę od Pani w naszym gronie. Są z nami Pani Profesor Brigida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii. Kłaniamy się Pani Profesor, dzień dobry. Obok Pani Profesor Teresa Jackowska, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii. Również się Pani Profesor kłaniamy. I zdalnie w naszym gronie jeszcze Pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka,
zastępca przewodniczącej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, ale pani doktor jest także dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Ławzarskiego. Kłaniamy się pani doktor, sprawdzamy ten most online, czy on działa, czy się słyszymy i widzimy. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Jest potwierdzenie, cieszymy się bardzo. Zdalnie z nami również pan profesor Robert Gill, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Kłaniamy się panu profesorowi. Czy też połączenie działa? Witam że tak, pana profesora widzę. Jeszcze witam państwa bardzo serdecznie, również. Dziękuję za zaproszenie. To jeszcze zdalnie mamy pana doktora Tomasza Latosa, przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Kłaniamy się panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam państwa. Wszystko działa, wracamy jeszcze do gości, którzy z nami stacjonarnie i ekspertów. Pan doktor Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dzień dobry panie prezesie. Jest z nami również pan profesor Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry. Pan profesor Paweł Śliwiński, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Dzień dobry panie profesorze. Witam państwa. I obok mnie pan profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Kłaniamy się panu profesorowi. Szanowni państwo, skoro choroby cywilizacyjne, to wszystkim one się kojarzą tak, zresztą pan minister też o tym mówił, jakoś jest oczywiście dużo, ale jakoś z sercem. Podejdźmy zatem na początek z sercem do serca problemów związanych z układem krążenia i chorobami serca. I pan minister Maciej Miłkowski zapowiedział, że w ramach tej współpracy i planów wierzy w to, że będą sukcesy. To teraz o te sukcesy oczekiwane i problemy w kontekście właśnie chorób cywilizacyjnych i serca pytam pana profesora Roberta Gilla. Panie profesorze. Dziękuję za to pytanie. Powiem szczerze, że ono jest bardzo i łatwe i trudne do odpowiedzi, dlatego że każdy chciałby sukcesów, a kardiologia polska przyzwyczaiła nas do odnoszenia sukcesów. Wspominał o tym pan minister, głównie chodzi o sieć ośrodków walczących z zawałami serca. Mamy się czym pochwalić w tej materii. W dalszym ciągu trzymamy się blisko czołówki, ale jednocześnie nasze oprzyrządowanie, jeśli chodzi o dodatkowe technologie, w tym nowoczesne leki, no troszeczkę nadążają za potrzebami. Mamy również sukcesy skoordynowane w tworzeniu czegoś takiego, co holistycznie pozwala pacjenta pełniej go diagnozować i leczyć, czyli programy skoordynowanej opieki i taki program poświęcony pacjentom, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego, sprawdza się w sposób bardzo istotny, bo w sposób znaczący o kilkanaście procent do kilkudziesięciu, w zależności od tego, w jakiej grupie pacjentów, przedłuża życie w obserwacji nie tylko roku trwania tego programu, ale przedłuża się również do 3 lat. To są na pewno bardzo dobre wzorce, którymi warto się posługiwać. Są następne grupy pacjentów kardiologicznych, którzy powinni z tego skorzystać. Trzeba by było tutaj wrócić do tego programu już przecież zatwierdzonego w 2018 roku z wskazanym budżetem. Chodzi o skoordynowaną opiekę pacjentów z niedolnością serca. Taką naturalną grupą pacjentów, która wymaga takiego podejścia, są pacjenci z niedolnością przedsionków. Tutaj prewencja przed udarami odgrywa ogromną rolę. I można by było wiele jeszcze innych grup pacjentów pokazać, którzy powinni być wszechstronnie i dokładnie leczeni. Mam nadzieję, że Krajowa Sieć Kardiologiczna też wniesie jakiś pozytyw do tego wszystkiego, ale z Krajową Siecią jest tego typu problem, że jest to program, który może zwiększyć liczbę zabiegów w określonych dziedzinach kardiologii. Tym niemniej jednak to, o czym pan minister dzisiaj bardzo mocno powiedział, świadomość czy samoświadomość naszego społeczeństwa, edukacja prozdrowotna jest w czasach prehistorycznych. Jej po prostu w ogóle nie ma. Każdy przede wszystkim myśli o tym, żeby jemu było wygodnie, smacznie i żeby się nie zmęczyć. Stąd te ograniczenia w ruchu, stąd fizycznym, stąd te zwolnienia dla dzieci z zajęć
wychowania fizycznego. Stąd to śmieciowe, niezdrowe leczenie. Stąd epidemia otyłości i cukrzycy w naszym kraju. Wydaje mi się, że taka idea, którą Polskie Towarzystwo Kardiologiczne mocno popiera, ja jestem prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, więc mam świadomość i jakby kontakt z tym, co nasze towarzystwo próbuje robić, to jest pewne przeświadczenie, że najwyższa pora połączyć ze sobą potrzeby wszystkich pokoleń, jeśli chodzi o kardiologię. My dzisiaj mówimy o kardiologii, o kardiologii dziecięcej jako części pediatrii, bardziej jak części kardiologii. Zajmujemy się głównie wiekiem dorosłym, a zapominamy i właściwie mamy kłopot z wiekiem podeszłym. Ta geriatrologiczna sfera naszego życia jest gdzieś zupełnie, leży w powijakach. Chyba najwyższa pora, żeby mówić o potrzebach wszystkich pokoleń, zaczynając od edukacji na najniższym wieku. Jeśli my nie zdiagnozujemy, jeśli nie będziemy znali występowania stosownych jednostek chorobowych w naszej populacji, mamy bardzo słabe, złe statystyki epidemiologiczne. My poruszamy się w wybranych, nieraz dziwnych populacjach, których wyniki są przekładane na cały naród. Mam wiele z tym wątpliwości i organizacje, Światowa Organizacja Zdrowia i różne inne organizacje zajmujące się tym mają duże wątpliwości do wartości niestety naszych parametrów epidemiologicznych. Myślę, że tu powinniśmy w ramach pozytywistycznej pracy więcej się pochylać nad tym, po to, żeby zdiagnozować, jakie są prawdziwe potrzeby i gdzie możemy działać prewencyjnie zamiast interwencyjnie. Jeszcze ostatnia rzecz na koniec. Leki. Ja myślę, że to, co jest z całą pewnością od wielu lat zdiagnozowaną pandemią dzisiejszej cywilizacji, to są tak zwane miażdżycopochodne choroby układu sercowo-naczyniowego, czyli u podłoża, których leży miażdżyca. Proszę Państwa, nie ma takiego innego działu, może diabetologia mogłaby z nami trochę polemizować w tej kwestii, gdzie działaniami prewencyjnymi jesteśmy w stanie populacyjnie osiągnąć tak wielkie efekty, na przykład walka z nadwagą, zwiększenie aktywności fizycznej i tak dalej, i tak dalej. W tym wszystkim przebija się hasło hipercholesterolemii. Mamy swoje osiągnięcia, mamy program lekowy dla pacjentów z wrodzoną hipercholesterolemią. Mamy również program dla pacjentów po zawale z hipercholesterolemią, ale przepraszam, ten program, te programy, one nie są efektywne. Mają zbyt mały odzew w społeczeństwie. Trzeba poluzować te parametry, trzeba ustawić to wszystko z większym, lepszym dostępem do pacjenta. Oczywiście biorąc pod uwagę koszty, które się z tym wiążą, ale tylko takie podejście na wczesnym etapie, po zdiagnozowaniu komu trzeba, prowadzenie tych chorych, dodiagnozowanie tak zwanych wczesnych miażdżycowych pacjentów, na przykład po zawale czy po udarze, również przyglądając się ich rodzinom, żeby uprzedzić następne tego typu epizody, to jest to, co wszystko stoi przed zadaniami ordynujących i planujących ochronę zdrowia w naszym kraju, bo dzisiaj to ten system, który mamy, raczej podobny jest do gaszenia nagłych pożarów, do przesypywania pieniędzy z jednego problemu w drugi, po to, żeby przeżyć i żeby dać sobie radę z problemem. Natomiast za mało, że się zastanawiamy, co będzie jutro, pojutrze, za rok i za 10 lat. O to bym apelował, żeby to podejście edukacyjne, prewencyjne było po prostu wdrażane od najmłodszych lat. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Przypominam też państwu o tej dyscyplinie czasowej, bo jest nas faktycznie dużo. Teraz zostawmy na chwilę serce, ale skierujmy naszą uwagę w kierunku oddychania, bo to przecież podstawowa czynność życiowa, na niej nam też zależy, na zdrowych płucach i właśnie tej walce o oddech, głęboki oddech. Pan profesor Śliwiński z nami. Panie profesorze,
co tutaj robić, żebyśmy mieli mniej problemów? No także jak już mówię o tych problemach, to oczywiście rysuję problem narastający, nasilający się, związany z astmą. Tak, dzień dobry Państwu, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i miło mi, że Pan redaktor zauważył, że oddychanie to jedna z podstawowych czynności życiowych. To jest bardzo ważna konkluzja z tego spotkania. Choroby płuc można podzielić według różnych kryteriów, między innymi zakaźne i przewlekłe choroby niezakaźne. Jaki to jest problem, to obecna pandemia pokazała, do jakich rozmiarów może zakażenie układu oddechowego, bo głównie to jest pierwszy narząd atakowany przez koronawirusa i on jest główną przyczyną hospitalizacji, intubacji, pewnie większości zgonów w przebiegu COVID-19, ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o przewlekłych chorobach niezakaźnych, których jest liczebnie pewnie tyle samo, co chorych z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą, czy z innymi tego typu społecznymi chorobami. Mam tu na myśli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i astmę. Zapewne wszyscy wiedzą, że głównym czynnikiem etiologicznym POHP jest palenie tytoniu. I tu przy okazji chcę powiedzieć, że to, co możemy zrobić, co musimy zrobić, a co nie jest w ogóle robione, to działania prewencyjne polegające na kampaniach społecznych, edukacyjnych, które by uświadamiały ludziom, że palenie tytoniu jednak jest szkodliwe i to nie tylko dla układu oddychania, ale również dla układu krążenia i innych. Niestety poradnie antytytoniowe, tak się kiedyś nazywały, w zasadzie nie istnieją w Polsce. Jest to ogromny problem, który myślę, że relatywnie łatwo można by rozwiązać. Chcę również przypomnieć, że jeśli mówimy o POHP, to przynajmniej 20% chorych choruje na tą chorobę, nigdy nie paląc papierosów. Co jest inną przyczyną tej choroby? Otóż zanieczyszczenie powietrza. Myślę, że jest to temat wszystkim znany, tylko hasłowo powiem, że jest to kolejny temat, który wymaga pilnego i kompleksowego załatwienia. I też podkreślę, że zanieczyszczenie powietrza, szczególnie wysokie stężenia drobno zawieszonego pyłu, działają negatywnie nie tylko na oddychanie, ale między innymi na układ krążenia. To też jest powszechna wiedza. Trzecia rzecz, czy kolejna choroba, astma. Tutaj mamy około 4 milionów chorych. Są to chorzy, choroba, której podstawą jest stan zapalny, a więc podstawą leczenia są steroidy i podobnie jak w POHP, tak i w astmie, w ogóle podstawą leczenia tych dwóch chorób są leki podawane w postaci wziewnej. I tu już jest sam z techniki podawania leku rodzi się problem, ponieważ pacjenci leczeni terapiami wziewnymi dużo gorzej stosują się do zaleceń lekarskich niż pacjenci, którzy muszą połykać tabletki. Stąd też jest ogromna potrzeba, aby upraszczać, ułatwiać ten sposób terapii inhalacyjnej chorym zarówno na astmę, jak i na POHP. I zapewne tu jest w rękach decydentów dużo do zrobienia, aby starać się wprowadzać najnowsze technologie stosowania leków ziewnych, które pozwalają na przykład na to, że 3 leki można zastosować w ciągu, stosując 1 wdech na dobę. Co ogromnie poprawiłoby tak zwany compliance i skuteczność leczenia terapii, które oczywiście są powszechnie dostępne i wiele zrobiono w tym zakresie, żeby te najnowocześniejsze terapie wziewne były w Polsce dostępne, ale jeszcze można ciut więcej w tym zakresie zrobić. Kolejna choroba, również odtytoniowa, która jest taka chorobą z pogranicza pneumonologii i onkologii, to oczywiście rak płuca. Myślę, że wszyscy mają świadomość tego, że jest to w tej chwili główna przyczyna zgonów z powodu chorób onkologicznych, zarówno w grupie mężczyzn, jak i w grupie kobiet. I też jest to kolejna dziedzina, która może być poprawiona, bo niestety statystyki Polski na tle krajów chociażby europejskich są fatalne. Mamy jedną z najniższych wskaźników przeżyć 5-letnich, jeśli mówimy o raku płuca. I mamy jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności. I tutaj znowuż poradnictwo antynikotynowe, uświadamianie społeczeństwa o tym, że palenie papierosów wpływa negatywnie na cały szereg aspektów ich życia, a na końcu skraca to życie, również jest bardzo istotne. Sądzę, że
Trzeba by wzmóc też edukację i świadomość i wśród lekarzy, i w społeczeństwie o tym, że na przykład od stycznia ubiegłego roku został uruchomiony program wczesnego wykrywania raka płuca. Tylko że świadomość o tym w społeczeństwie i myślę, że wśród lekarzy jest niewielka. W związku z tym ta aktywność nie przynosi spodziewanych efektów, a doskonale wiemy, że nie tylko w przypadku raka płuca, ale w przypadku każdej choroby onkologicznej, im ona jest wcześniej wykryta, tym są większe szanse na skuteczne jej leczenie. A skuteczne leczenie raka płuca mamy, myślę, że w niezłym stopniu zapewnione, bo w miarę na bieżąco są wdrażane w postaci programów lekowych metody leczenia, czy terapią ukierunkowaną molekularnie, czy immunoterapią. Oczywiście w innych krajach zakres tego typu terapii jest ciut szerszy niż w Polsce, ale chyba trudno w tym aspekcie specjalnie narzekać. Zresztą z tego, co wiem od kolegów onkologów, to cały czas są toczone prace nad tym, aby ten program leczenia tymi nowoczesnymi terapiami raka płuca wprowadzać. Więc podsumowując, to co chcę powiedzieć, to myślę, że bardzo ważnym aspektem w pneumonologii, czy dla chorób układu oddechowego, jest prewencja. Prewencja, której praktycznie nie ma. I potem wczesne wykrywanie tych chorób i przynajmniej podjęcie prób tego, aby już chorym, którzy są zdiagnozowani, zapewnić jak najbardziej efektywne i skuteczne leczenie. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Ja wiem, że pan przewodniczący Tomasz Latos musi nas wcześniej opuścić, dlatego do pana przewodniczącego teraz pytanie i głos. Panie przewodniczący, jak się pan zapatruje na te wyzwania w zasadzie zarysowane tutaj i o czym mówił pan minister i mówią poszczególni eksperci, bo patrzy pan na to dwojako. Z jednej strony oczywiście jako lekarz, który doskonale wie, o czym mówimy i jakie są te problemy. No a z drugiej strony wiemy także, że walka z chorobami cywilizacyjnymi, poza tym, że wiele zależy od nas, o czym mówił pan minister Miłkowski, to są także ważne, konieczne i często trudne decyzje polityczne, bo wiadomo, że mamy nie jeden problem do rozwiązania, problem bardzo kosztowny i problem narastający. Witam serdecznie raz jeszcze. No mamy sytuację następującą. My oczywiście od lat rozmawiamy o problemach chorób cywilizacyjnych i tak na dobrą sprawę zmiany, jeżeli do nich dochodzi, to następują niezwykle wolne tempy. Musimy coś dokonać, jakiegoś przełomu w tym zakresie. I następna rzecz, która zresztą już wybrzmiała w tych wypowiedziach. My mówimy o... koncentrujemy się za bardzo na tym, co już jest, czyli na leczeniu chorób, które wystąpiły. Na pewno w większym stopniu musimy jednak zająć się profilaktyką i promocją zdrowia. Jeżeli mówimy o POHP, to oczywiście można przypomnieć chociażby niedawna dyskusję w Komisji Zdrowia, później w Komisji Finansów i wreszcie w Sejmie związano z akcyzą. No, mam przekonanie niestety, że jakiegoś przełomu tutaj nie dokonaliśmy. No, trzeba odważniej zwiększać te opłaty związane z paleniem przede wszystkim tradycyjnych papierosów. No bo jeżeli to zrobimy, to ileś osób jednak zaprzestanie palenia, a to w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na mniejszy odsetek zachorowań. Oczywiście, jeżeli mówimy o kwestiach kardiologii, to bez czy cukrzycy, wielu innych spraw, jeżeli nie będziemy w większym stopniu propagować
aktywności fizycznej, to też trudno będzie osiągnąć przełom. Oczywiście też niezwykle ważna jest kwestia tego, jak się odżywiamy, co jemy, natomiast no, musimy wdrażać inne, nowe, zdrowsze nawyki i to od w zasadzie pierwszych lat życia. Można powiedzieć, że to jest coś, co mówimy w różnych panelach, w których występowałem, które dotyczą chorób cywilizacyjnych od lat. Natomiast no, prawda jest taka, że niestety relatywnie mało się w tym zakresie zmienia. Dlatego no, trzeba to powtarzać i trzeba zmienić, w końcu dokonać tego przełomu w tym zakresie. Bo państwo wydaje ogromne pieniądze na leczenie chorób cywilizacyjnych i dobrze, że państwo o tym pamięta, natomiast źle, że w żaden sposób nie zajmujemy się, być może nie projektujemy w sposób właściwy i mądry właśnie wdrażania postaw prozdrowotnych. Myślę, że wokół tego przede wszystkim powinniśmy się koncentrować. Oczywiście oprócz wprowadzania najbardziej nowoczesnych leków, które teraz są i w tych skażeniach można je zastosować, ale to wszystko już jest wtórne. Jeszcze ważniejsze, albo równie ważne jest to, co powiedziałem. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, panu doktorowi, za to, że też był pan z nami. Pana profesora Czupryniaka teraz chciałem zapytać, bo panie profesorze, z jednej strony oczywiście o cukrzycę, bo tym się pan zajmuje, to jest też wielki problem i choroba cywilizacyjna, ale z drugiej strony właśnie o te nasze postawy, bo przecież my wszyscy wiemy, co nam szkodzi. Mówiliśmy o tym paleniu papierosów, o jedzeniu, byśmy powiedzieli, że jedzenie jest też szkodliwe, no bo jak źle jemy, to tyjemy. A to znowu się potem spotykamy w gabinecie. Kto tak panu powiedział, że jedzenie jest szkodliwe? My tak nie uważamy, nie. To równie szkodliwe, jest oddychanie. No słyszeliśmy, że tam te drobne pyły trzeba oddychać płytko i rzadko, rozumiem, panie profesorze. Także nie, jedzenie nie jest szkodliwe jako takie. To nie. Ten mit chcielibyśmy obalić. Pan profesor nawet częstuje w swoim gabinecie krówkami. Oczywiście cukier jedzony w obecności diabetologa się nie wchłania. To jest ogólnie znane prawo medycyny. Można je znaleźć w podręcznikach. A mówiąc bardziej poważnie, dziękuję bardzo za zaproszenie i za udzielenie mi głosu po tak szacownych przedmówcach. My rzeczywiście myślimy, że już jest źle w ochronie zdrowia. Pan minister mówił o szeregu problemów. Ja bym powiedział, że tak naprawdę my stoimy przed dużą przepaścią, ale ona się otworzy dopiero jak wygaśnie pandemia. Dzisiaj jesteśmy w momencie rekordowej liczby zachorowań. Mieliśmy podobne liczby rok temu, zupełnie inaczej w tej chwili funkcjonujemy. Nie wnikam to, czy dobrze, czy źle, jest inna sytuacja, mamy dużo osób zaszczepionych. Oczywiście bardzo słuszne są uwagi o edukacji, ale w zakresie edukacji ponieśliśmy jako społeczeństwo, bo tu nie winiłbym rządu, myślę, że to jest nasza niestety wszystkich wina, spektakularną porażkę, skoro zaszczepiło się tylko niewiele ponad 50%. Mi się ta liczba jakoś nakłada na częstość, nie chcę popadać w tony polityczne, ale w częstość osób we frekwencję wyborczą. W wyborach też bierze udział niewiele ponad połowa ludzi. Bardzo ciekawe, czy właśnie ci, co się szczepią, biorą udział w wyborach, a ci, co nie biorą, się nie szczepią. To nawet byłoby dość logiczne. No ale Polska jest jedno społeczeństwo, i myśmy tu ponieśli naprawdę porażkę. Nie sądzę, żeby wzrosła nam liczba szczepień, mówiąc na marginesie, skoro tyle jest zaszczepionych, a prosty argument, zakażeń jest tyle, ile było. Także no tutaj mamy bardzo duży problem. No i teraz w zakresie tych chorób, którymi ja się zajmuję, które mają ścisły związek z jedzeniem, rzecz jasna, no czeka nas, takie jest takie modne słowo, tsunami, ale już o tym powiedział nam sam rząd, bo kancelaria premiera takie dane ujawniła bodajże w kwietniu tego roku, że przez ubiegły rok przybyło nam, połowa obywateli przytyła prawie 6 kilo, czyli przybyło nas jako obywateli. To jest realizacja scenariuszu, czy w ogóle filmu Miś reżysera Barei, tam może państwo pamiętają, są takie sceny, że każdy kilogram obywatela z wyższym wykształceniem, najwyższym dobrem narodu. To
czyni z Barei proroka, bo rzeczywiście najbardziej przytyły osoby z najwyższym wykształceniem, bo one wylądowały w domu na pracy zdalnej. To mówię oczywiście z pełną goryczą. Nigdy nie myśleliśmy, że takie scenariusze mogą się ziścić, a rzeczywiście się ziściły. Powrót z tego nadmiaru kilogramów będzie bardzo trudny i oczywiście zaowocuje, już owocuje większą częstością cukrzycy, chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, szeregu chorób cywilizacyjnych, których nie umiemy wyleczyć. No i teraz patrząc tak bardzo operacyjnie, co możemy zrobić, to system ochrony zdrowia, czy w ogóle, system ochrony zdrowia, tak można powiedzieć najogólniej, opiera się z budynkiem, który tworzą jakby cztery ściany. To są pacjenci, tych nam nigdy nie zabraknie, to są lekarze, pielęgniarki, które ich leczą, to jest miejsce, gdzie to leczenie się odbywa, czyli infrastruktura i to są narzędzia, którymi dysponujemy, czyli leki i sprzęt medyczny. W zasadzie w obszarze wszystkich tych ścian, z wyjątkiem liczby pacjentów, niezbędne są pilne działania. Najtrudniej będzie poprawić kwestię liczebności lekarzy i pielęgniarek. Tu się nic szybko nie zadzieje, bez względu na to, jaki rząd, jak mądrzy ludzie są w rządzie. Tego się po prostu nie da zrobić szybko. I tutaj trzeba podkreślić, jakoś nie wiem, mało o tym mówimy, a uważam, że to jest obszar, który można wykorzystać i mówić o tym więcej. To jest koncepcja opieki farmaceutycznej. Ministerstwo Zdrowia przygotowało taki projekt pod koniec ubiegłego roku i z naszego punktu widzenia diabetologów, lekarzy od choroby przewlekłej, to jest bardzo dobre rozwiązanie, wymaga ścisłej współpracy z farmaceutami i pójście w tym kierunku na pewno by z jednej strony odciążyło już funkcjonujący system, ale pomogło przede wszystkim pacjentom. To jest jakieś rozwiązanie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, możemy bardzo szybko postawić szpitale, ale trzeba je stawiać nie na czas pandemii, ale trwale. Trzeba remontować to, co jest. Powstał fundusz szpitalny, ale to też nie przyniesie jakościowej zmiany bardzo szybko, ale szybciej niż niedobory kadrowe. Ale muszą takie decyzje być podjęte. No i jeśli chodzi o zakres terapii, tutaj akurat pan profesor Gil powiedział, że jesteśmy spragnieni sukcesów. My w diabetologii pławimy się w sukcesach. Przez kilkanaście lat nie było, nic się nie działo w diabetologii. Ja zawsze konsekwentnie obiecałem sobie, że do końca czasu, jak pan minister Miłkowski będzie ministrem i od razu mówię, nic od pana nie chcę, nic tu nie załatwiam prywaty, ale podkreślamy ogromną rolę pana ministra, bo to jest osobista zasługa w prowadzeniu dialogu. Zresztą o tym pan minister też mówił sam, prowadzeniu dialogu nie tylko z naszym środowiskiem, bo zmiana polityki refundacyjnej leków jest widoczna w wielu dziedzinach, ale u nas jest ona spektakularna. Nowe terapie weszły do refundacji w wąskich zakresach. Pracujemy, żeby je poszerzyć, ale jest to absolutnie krok przełomowy. I to może powiem, że w kontekście pandemii to nam bardzo pomogło, dlatego że terapie, które są zarejestrowane, są refundowane, analogi GLP-1 czy inhibitory z GLT-2 z tych nowszych rzeczy, ale też i najnowsze insuliny mają szczególne zastosowanie u osób z nadwagą, a tych właśnie, jak nam sam rząd powiedział i widzimy to w gabinetach, przybywa. Oczywiście liczymy na więcej, cieszymy się, że ta refundacja nie została wycofana, ale to jest tylko przykład, że można działać skutecznie mimo tych wszystkich ograniczeń i ścisłego powiązania problemów, bo pan profesor Śliwiński zachęcał do rzucania palenia. Ja się podpisuję wszystkimi czterema kończynami, ale jak ktoś rzuci palenie, to niestety zaczyna bardziej kochać jeść i wtedy przychodzi od pulmonologa do nas. Także zamieniamy jeden problem na drugi, ale i tak jak pacjent mnie pyta, co on ma zrobić, czy leczyć cukier, czy rzucić palenie, czy pilnować ciśnienia i mówi, zrobi tylko jedną rzecz, to ja mówię, panie profesorze, że to rzucenie palenia jest kluczowe. Tutaj ryzyko spada 70 razy zawału, a jak będzie leczył inne rzeczy, to 10-15, zwłaszcza u kobiet ma to duże znaczenie. No więc mamy te cztery ściany i można w pewnych, na każdym odcinku coś poprawić i w niektórych szybciej, w niektórych wolniej, ale nad tymi ścianami, że tak używając takiej metafory sobie w głowie ułożyłem, czekając na mikrofon, jest pewien dach nowych koncepcji. I bardzo się cieszę, że powiedział o tym, w zasadzie wszyscy przedmówcy o tym mówili, przed chwilą mówił o tym pan przewodniczący Latos. My trochę robimy to, co krytycznie, o czym mówił Einstein, że jeżeli robimy to samo cały czas i spodziewamy się innych efektów, jesteśmy głupkami. I trochę tak robimy. Potrzebne są zupełnie nowe koncepcje na każdym poziomie opieki zdrowotnej. Ja nie nawołuję do rewolucji, ale do pewnych wypracowania nowych rozwiązań. W edukacji prozdrowotnej na pewno. Na każdej debacie mówimy o edukacji prozdrowotnej i nie działa to kompletnie nic, czego szczepionki są tutaj spektakularnym dowodem. Robimy coś źle.
i trzeba tę edukację prowadzić inaczej. W refundacji leków, no może to też zabrzmi obrazoburczo, ale no taką jedną koncepcję mogę rzucić. My od czasu do czasu powtarzamy, może dobrze byłoby odpuścić sobie refundację leków, które kosztują parę złotych, 10 zł za opakowanie, nierefundowane, 15, nie refundować takich leków, na to idą miliony złotych, a ludzie i tak to kupią, płacą tyle za bilet komunikacji, już nie mówię za paczkę papierosów, czy puszkę piwa płacą więcej, a te pieniądze przeznaczyć na refundowanie nowoczesnych terapii, których mamy zalew w każdej dziedzinie, bo medycyna się rozwija w sposób absolutnie, no nikt z nas nie myślał, że tak szybko będzie się w wielu dziedzinach medycyna rozwijała. No i te koncepcje powinny pochodzić od rządu i w jakimś stopniu pochodzą, ale rząd ma głowę kwadratową też od wielu innych problemów. Pochodzą od niezależnych grup ekspertów. Ja tu może dwie wymienię, o których wiem i w które jestem zaangażowany, ale nie jest to, broń Boże, autoreklama. Działamy w ramach Medycznej Racji Stanu i też pan minister Miłkowski był wielokrotnie naszym gościem. Z panią profesor Jackowską nawet dziś wieczorem w ramach grupy ekspertów Continue Curatio jesteśmy umówieni na spotkanie, gdzie dyskutujemy nad problemem przerywania terapii w pandemii i jej kontynuacji i w ogóle nad losem pacjentów niecovidowych, który był bardzo zły wiosną i obawiamy się, że za chwilę będzie również bardzo zły, bo jednak chorych covidowych, nie tak bardzo ciężkich, ale przybywa. No więc nad tymi czterema ścianami potrzebny jest dach nowych koncepcji. My nimi służymy w różnych grupach ekspertów z różnych dziedzin. No i szczęśliwie przynajmniej jesteśmy wysłuchiwani. To jest taki pozytyw, który ja dostrzegam i doceniam, bo my bardzo lubimy krytykować rząd, siebie nawzajem i narzekać, ale myślę, że jak dzieje się coś dobrego, to trzeba o tym jednoznacznie powiedzieć. No tylko myślę, że trzeba korzystać z tych, niekoniecznie naszych, no nie moich, bo tu nic personalnego, ale tych koncepcji po prostu korzystać śmielej. Myślę, że społeczeństwo jest gotowe na pewne radykalniejsze rozwiązanie, bo jak mówię, historia szczepionek niestety jest spektakularną porażką absolutnie nas wszystkich, przy dobrej woli nas wszystkich, bo to jeszcze trzeba podkreślić. Nikt nie ma wątpliwości, że od prezydenta, premiera, Ministerstwa Zdrowia, nas lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, wszyscy chcieliśmy, żeby było dobrze i rozbiliśmy się o mur nieracjonalnego myślenia, którego ja osobiście no, nie jestem w stanie zrozumieć, uzasadnić, myślę, że wielu z nich. Ale to jest rzeczywistość i to jest przykład, że rzeczywiście to, o czym mówił pan przewodniczący Latos, nowe pomysły, ale wdrażane, są bardzo pilnie potrzebne. No my jako środowisko lekarskie różnego szczebla, od młodych lekarzy po starych wyjadaczy medycyny, jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Pan profesor wywołał niejako panią profesor Teresę Jackowską, więc pani teraz głos oddaję w ręce pani profesor. I pani profesor, w kontekście tego też, o czym mówił przewodniczący Latos, wskazał na to, aby większą uwagę skupiać na profilaktyce i promocji zdrowia. Uzupełniacie się państwo wszyscy, a przecież ta promocja zdrowia, nauka tego, co dobre i zdrowe, powinna się zaczynać jak najszybciej. I fajnie, żeby pani pacjenci mieli jak najmniej problemów, bo to dzieci, a ich rodzice byli świadomymi. Ale z drugiej strony też pani jako krajowa konsultant w dziedzinie pediatrii, no też pan profesor mówił o szczepieniach, to o szczepieniach przeciw COVID z jednej strony, ale z drugiej strony, kiedy mówimy o profilaktyce i szczepieniu, pani profesor, nie po raz pierwszy mamy przyjemność rozmawiać i się spotkać, mówi chociażby o tym, w jaki sposób możemy przeciwdziałać HPV. Dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie redaktorze, proszę żałować, że mnie pan pierwszą nie poprosił, bo tu mam już całą kartkę zapisaną i idąc jakby słowami pana profesora Czupryniaka, powiem, że w tym domu, bardzo mi się to spodobało, potrzebna jest podmurówka i potrzebny jest komin. Więc tą podmurówką to jest cała pediatria, a powiem dlaczego komin. Za chwileczkę to też dodam. Dlatego, że tak jak słyszałam wszystkich konsultantów i ekspertów, właśnie wszędzie przewijało się słowo dziecko, pediatria. I tytułem tego dzisiejszego panelu są choroby cywilizacyjne, zagrożenie i możliwości. I jeżeli my nie zaczniemy od profilaktyki kobiet w ciąży, a pediatra zawsze wywiad zaczyna od kobiety w ciąży, tutaj z panią profesor rozmawiałyśmy na temat Kwiatkowską, że edukację trzeba zacząć od przedszkola i w szkole, dlatego że profilaktyka i promocja zdrowia to jest początek w tym wieku, czyli nauczanie dzieci w przedszkolu i w szkole.
I jeżeli my nie postawimy na edukację w każdym zakresie, to naprawdę będziemy mieć coraz więcej chorób cywilizacyjnych i potrzebnych leczenia. Oczywiście są podłoża genetyczne różnych chorób i pomimo najlepszej profilaktyki im nie zapobiegniemy, ale jest wiele chorób, które możemy zapobiec właśnie przez odpowiednie działania. I zaczynając od pana profesora Gila, który właśnie w swoim wystąpieniu powiedział, że kardiologia dziecięca to jest pediatria. Tak, oczywiście, to jest pediatria z różnych względów, dlatego że to jest właśnie otyłość, to co też było mówione przez pana profesora Czupryniaka, to się troszkę też wiąże z chorobami serca, ale to jest przede wszystkim i to będziemy przy zmianie i książeczki zdrowia i różnych działań na poziomie POZ-u wprowadzać poradę dietetyczną, która powinna być. Jeżeli my tej dodatkowej porady dietetycznej w pewnych grupach nie wprowadzimy, to też będzie nam trudno walczyć z otyłością. Ale kardiologia to też między innymi sprawność fizyczna i tak dalej, więc musimy na pewno, i ja zrobię wszystko, aby i robimy wszystko od dawna, aby zwolnień z WF-u nie było, ale też czasami rozumiemy rodziców, więc tu musi być współpraca, powiem w jakim względzie, ze szkołami, aby od tych dzieci, które są otyły, no nie wymagać, aby były sportowcami, więc, bo nieraz to się tego wymaga i rodzice wtedy proszą, można powiedzieć, o zwolnienie, korzystają z innych zajęć. To musi być bardzo mocna współpraca lekarzy i nauczycieli w tym zakresie. Pan profesor o pulmonologii. Tutaj się zatrzymam chwilę, dlatego że astma kiedy się zaczyna? Najczęściej w wieku dziecięcym, ale początek oczywiście ma różne podłoża i oczywiście bardzo dużo, ale jednym z nich, i jesteśmy w tygodniu ochrony antybiotyków, to jest nadużywanie antybiotyków. I to jest bardzo duże ze strony pediatrów. Jestem otwarta dzisiaj na wszelkie wywiady ze strony dziennikarzy. Dlaczego? Dlatego, że dosłownie tydzień temu, około 3 listopada, wydałam stanowisko dotyczące nadużywania antybiotyków w rejonie, w POZ-cie, nie podawania leków domięśniowych. Większość infekcji u dzieci to są infekcje wirusowe. Jeżeli my temu nie zapobierzemy, to będziemy mieć więcej tych chorób, o które właśnie pan profesor Śliwiński mówił, czyli chorób układu oddechowego i tak dalej. Kolejna rzecz, która dzisiaj tu nie była poruszana, a nie ma konsultantów psychiatrii, ale właśnie my będziemy mieli dzieci z problemami natury psychicznej. Już w tej chwili badania brytyjskie pokazują, że dwukrotnie wzrosła depresja i wzrosły zaburzenia psychiczne i nie tylko jako zespół pokovidowy, bardzo fajne badania się toczą, czyli u dzieci, które przechorowały COVID i też te widać zmęczenie, bóle głowy, ale podobny odsetek dzieci, które pozostawały w domu, czyli zamknięcie szkół, widać to wyraźnie w wielu krajach europejskich, spowodowało nie tylko powikłania natury psychicznej, ale w tych krajach, gdzie szkoły były zamknięte, w tej chwili oddziały pediatryczne są pełne dzieci nie z COVID-em, tylko z zakażeniem RSV, wirusem, który daje tak samo ciężki przebieg jak wirus SARS-CoV-2. Czyli tutaj mamy wiele do czynienia. I teraz profilaktyka onkologiczna. Oczywiście zakażeń, tutaj to, co przed nami i Narodowa Strategia Onkologiczna mówiła, że jedyną i słuszną, jedną z, oprócz badań cytologicznych, to jest wprowadzenie szczepień. I jestem przekonana tutaj, czując takie ciepło od pana ministra Miłkowskiego, że to się stanie w tym roku. Jeszcze w tym roku zmienimy program szczepień ochronnych, aby wprowadzić chociaż w jednym roczniku szczepienia bezpłatne przeciwko HPV. Tu bardzo dziękuję, że od 1 listopada na liście refundacyjnej znalazła się jedna ze szczepionek za 50% odpłatność. Cena dwie dawki to jest 280 zł. Natomiast to nie jest, jak pokazują badania z innych krajów, to nie odniesie na pewno takiego skutku, jakbyśmy chcieli w przypadku HPV, dlatego że wyszczepialność, aby było zmniejszenie raka szyjki macicy, musi być ponad 50%. My mamy założone w naszym programie na 60%. Wydaje mi się, że to wprowadzenie
szczepionki na listę refundacyjną, oczywiście to jest bardzo dobry krok, bo będą mogły się zaszczepić te roczniki, których program bezpłatny nie obejmie. Natomiast my rekomendujemy albo rocznik 11-12, albo 12-13, to jest w różnych krajach, oczywiście z warunkiem wyszczepienia przed 15 rokiem życia, bo wtedy są dwie dawki i no, nasze tutaj działania wszystkie do tego zmierzają, aby program szczepień ochronnych, tak jak w zeszłym roku zostały wprowadzone szczepienia przeciwko rotawirusom, także w tym roku przeciwko HPV. I tutaj też będzie decyzja i po stronie firm, i po stronie ministerstwa, jaka z tych szczepionek zostanie wprowadzona na listę refundacyjną, bo też są różnice co do skuteczności. I jeszcze przede mną jest pan prezes szpitalnictwa i myślę, że już ostatni mój głos właśnie dotyczący też i szpitalnictwa. Myślę, że oddziały pediatryczne stoją przed ogromnymi problemami z brakiem pediatrów. Słyszeliśmy o Krakowie, ale to ma miejsce wszędzie i każdy dyrektor szpitala marzy, aby tą pediatrię w cudzysłowie zamknąć, dlatego że nie przynosi ona zysków, tylko straty. Stąd nasze od lat apele do Agencji Technologii Medycznej, aby zmienić finansowanie pediatrii. To jest raz, a po drugie brakuje pediatrów, dlatego że staw w szpitalu szczególnie, gdzie potrzeba większą liczbę lekarzy, aby zapewnić 30 dni opiekę 24-godzinną. To jest potrzeba dużo więcej, a stawki nie są konkurencyjne. Stawki w POZ-cie to jest no, dwu, trzykrotnie większe, więc trudno się dziwić, że kobiety, a większość pediatrów to kobiety, wybierają pracę bez dyżurów, bez pracy w święta. A co to jest ten komin? Już na ostatnie zdanie. To jest właśnie ta profilaktyka. Jak możemy prowadzić profilaktykę? Profilaktyką, powiedzieliśmy, są szczepienia i oczywiście jest to klęska. I chcę państwu powiedzieć, że to moje stanowisko, nie, to było moje, poparte ogromnymi prośbami również pielęgniarzy i konsultantów wszystkich wojewódzkich, aby nie podawać antybiotyków domięśniowych u dzieci, gdzie te antybiotyki nie mają żadnych wskazań. Ja nie przypominam sobie, abym w szpitalu nawet podawała linkomycynę, gentamycynę domięśniowo, a nie mówiąc przez 10 dni u dziecka w domu. Ale wykorzystały to ruchy antyszczepionkowe, pytając się, czy w takim razie jestem przeciwnikiem szczepień. Nie. I chcę państwu powiedzieć, że prawdopodobnie w tym tygodniu zbierze się Europejska Agencja Medyczna i będziemy mieć możliwość szczepienia dzieci przeciwko SARS-CoV-2 powyżej 5 roku życia. I tutaj też wiem, że ministerstwo jest przygotowane. My też przygotowujemy stanowisko. Już będzie gotowe piątek, sobota, niedziela, panie ministrze, a jak realizować szczepienia u dzieci. Czyli z jednej strony jest to profilaktyka szczepienia. Mamy obniżenie liczby dzieci zaszczepionych w szkołach. Tu jest problem dość duży, bo też były zamknięte POZ-y, ale drugą tym kominem, tym dymkiem, który leci i to jest bardzo poważne, to są bilanse zdrowia dzieci, które nie są realizowane tak, jak powinny być realizowane. Pamiętacie państwo, były grupy dyspanseryjne tych dzieci, które wymagają więcej opieki. Bilanse, mamy tutaj wiele zastrzeżeń i dowodów naukowych. Także, a to jest ten moment, kiedy można wychwycić dziecko właśnie z różnymi problemami organicznymi i psychicznymi. Naprawdę w pediatrii mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Za chwilę do pana prezesa wywołanego też wrócimy, ale panią profesor Kwiatkowską teraz chciałem zapytać, bo też było nawiązanie. Pani profesor, jeśli chodzi o choroby reumatyczne, one niesłusznie się kojarzą też tylko właśnie z dojrzałym wiekiem. One mają zdecydowanie młodą twarz, a w kontekście tych problemów cywilizacyjnych i tego, o co reumatolodzy walczą, no to właśnie, jeżeli już nam się przytrafi, to żeby skutecznie tego pacjenta przywrócić dzięki nowoczesnym terapiom do aktywności. Dokładnie tak, to znaczy od dziecka do wieku dojrzałego zaczynają się zapalne choroby reumatyczne, nam się kojarzą z chorobą zwyrodnieniową. Mamy w tej chwili dwie nieciekawe sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest taka, że wydłuża nam się życie. Pojawia się drugi pik zachorowania na reumatoidalne zapalenie stawów w wieku późnym, czyli również osoby starsze nie tylko będą miały chorobę zwyrodnieniową, ale częściej będą chorować na reumatoidalne zapalenie stawów. I druga sytuacja to jest
aktualna pandemia, gdzie wiadomo, że zakażenie SARS-CoV-2, zakażenie koronawirusami może indukować powstanie zapalnych chorób reumatycznych, w tym najczęściej reumatoidalnego zapalenia stawów, i w tej chwili już hospitalizujemy pacjentów, którzy mają wyindukowane tym zakażeniem reumatoidalne zapalenie stawów. Proszę pamiętać, że tam rosną te same cytokiny prozapalne, które rosną w tej chorobie. Stąd się stosuje dwa leki, które my wcześniej stosujemy w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych. Sytuacja jest rzeczywiście nieciekawa, czyli będzie nam rosła pula chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi, gdzie ten czynnik zapalny plus otyłość to jest to wszystko, co poprzednicy rozmawiali, czyli rośnie, zwiększa się ryzyko cukrzycy, zwiększa się ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, chorób onkologicznych, chorób płuc. Przy jednym mianowniku chory z zapalną chorobą reumatyczną osoba młoda. Jeżeli nie przyspieszymy sytuacji wczesnego wykrywania i właściwego leczenia tych chorych, bez przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów, które w tej chwili mają bardzo ograniczone zastosowanie w reumatologii, to dopóty będzie się zwiększała pula chorych, które będą wymagały opieki innych specjalistów i generowała kolejne koszty leczenia. I tu znowuż pan minister Miłkowski jest dzisiaj bardzo wychwalany, ale też muszę wychwalić, dlatego że rzeczywiście wspiera pierwsze takie działanie, które już działamy od 2 lat, czyli włączenie pilotażowego programu, na który bardzo liczę, kompleksowej opieki nad chorym z wczesnym zapaleniem stawów, przyspieszając jak gdyby te możliwości diagnostyczne chorych. A druga to sytuacja taka, że za czasów współpracy z ministrem Miłkowskim mieliśmy szansę wprowadzenia wielu leków nowoczesnych cząsteczek, które są w stanie bardzo skutecznie redukować zapalny proces, a co za tym idzie, nie generować jak gdyby schorzeń współistniejących albo opóźniać ich powstanie. Ja bardzo liczę na to, że te cząsteczki, które się w tej chwili również procesują, wejdą w możliwość stosowania, dlatego że podobnie jak w cukrzycy, chory będzie miał tą chorobę do końca życia. Im więcej linii leczenia, im więcej możliwości terapeutycznych zastosowaniem tych leków, tym bardziej będzie opanowany proces zapalny, młoda osoba będzie pracować i zarabiać nam nasze emerytury, bo to jest główny problem w tej chwili starzenia się społeczeństwa, a jednocześnie my nie będziemy generować jako reumatolodzy klientów dla pulmonologów, dla kardiologów, dla endokrynologów i tak dalej, można by było mnożyć łącznie z psychiatrią, gdzie depresja jest 5-krotnie częsta u naszych chorych, ze względu również na ten wspólny mianownik, czyli proces zapalny. To jest niezwykle ważne, dlatego że po prostu, tak jak powiedziałam, zawsze jakoś tak się nam kojarzy to z chorobą zwyrodnieniową i z fizjologią. Wszyscy się starzejemy, wszyscy prędzej czy później mamy chorobę zwyrodnieniową, ale ona jak gdyby jest naszą przypadłością, natomiast tam, gdzie możemy wykonać wczesną profilaktykę, włączyć agresywne leczenie, skuteczne leczenie na bardzo wczesnych etapach, mamy populację osób zdrowych, nie generujących kosztów bezpośrednich, nawet ja nie będę wspominać o kosztach pośrednich, czy nie generujących schorzeń współistniejących. Uważam, że to jest rewolucyjne, tutaj bardzo duże ukłony i jeszcze jak zwykle wielka nadzieja do pana ministra, na tak dobrą i skuteczną współpracę, bo takiej rewolucji właśnie wsparciu, jak podobnie, że w diabetologii to nie było, za co jako specjalisty jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękuję pani profesor. To teraz pan profesor Fedorowski. Panie profesorze, proszę państwa naprawdę o dyscyplinę czasową, bo ostatnie minuty mamy w zasadzie dwa aspekty. Pan profesor z jednej strony, tutaj pani profesor mówiła o tej problemie dotyczącym szpitali, ale z drugiej strony ja też chciałem wrócić do serca i niewydolności serca, bo pan profesor mi zdradził, że to szczególna jednostka chorobowa dla pana. To rzeczywiście szczególna jednostka chorobowa, no ale chyba ja zostałem tutaj bardziej zaproszony w charakterze kogoś, kto zna się na zarządzaniu i koordynacji, więc może, ponieważ pan profesor Gil już się wypowiadał, to chciałbym tutaj nawiązać do wypowiedzi państwa. W ogóle przede wszystkim mówimy tutaj słowo problem. Raz pan redaktor użył takiego słowa wyzwanie, natomiast ja uważam, że choroby cywilizacyjne, zaraz powiem, to jest po prostu szansa. To jest szansa, która już spowodowała niesamowity rozwój medycyny, niesamowity rozwój ochrony zdrowia. No zwróćmy uwagę, choroby cywilizacyjne to są takie choroby, na które się natychmiast nie umiera. Tak, tak bym powiedział. A to są 100-200 lat temu były inne choroby cywilizacyjne, na które się natychmiast albo bardzo szybko umierało. No, na przykład Kazimierz Wielki, złamanie nogi, czy też inne choroby, na które się natychmiast umierało. To były te choroby cywilizacyjne. Więc ja uważam, że my jako ludzkość powinniśmy się cieszyć, że mamy takie choroby cywilizacyjne, na które się natychmiast nie umiera i które powodują, że żyjemy dłużej. Oczywiście w tej chwili ta dynamika nieco spadła, są ograniczenia genetyczne, ale zwróćmy uwagę, jak nauczyliśmy się, w jaki sposób
od profilaktyki, ale też po leczenie, bo ja jestem szpitalnikiem, nie zajmuję się profilaktyką, zajmuję się leczeniem przede wszystkim ciężko chorych pacjentów, jak działam jako lekarz i wiem o tym dobrze, że proszę Państwa, technologie, które się wykształciły i sposób pracy, to są wspaniałe, które trzymają w całkiem dobrej kondycji, chociażby na przykład moich rodziców, moja mama ma rozrusznik, przecież 50 lat temu pewnie by nie żyła, już w tym wieku praktykowała chirurgię do 80 roku życia. To są tego typu przykłady, czyli wielka szansa, technologia, zwróćmy uwagę na opaski telemedyczne, zwróćmy uwagę na rozszerzoną inteligencję, nie sztuczną inteligencję, tylko rozszerzoną, narzędzia. Ja mam tutaj smartfona, ja tym smartfonem robię echo serca, ale przecież ta technologia nie wzięła się dlatego, że nie mieliśmy chorób serca. Właśnie dzięki temu, że mamy te choroby nazywane cywilizacyjnymi, możemy różnego rodzaju technologie stosować i nie tylko technologie. I tutaj już przejdę płynnie o tym, co pan profesor Czupryniak w tym domu, tutaj nie zauważyłem zarządzających. Byłem przez ponad 5 lat w zarządzie Szpitala Amerykańskiego Uniwersyteckiego. 100 tysięcy ludzi obejmował, nie było oddziału pediatrycznego, ale był oddział intensywnej terapii, progresywnej terapii, ostrej, podostrej i przewlekłej. Po prostu wielofunkcyjne dało się elastycznie tym wszystkim regulować, aczkolwiek z pewnymi wyzwaniami, które należało zawsze pokonać, bo takie są. I teraz końcówka mojej wypowiedzi dotyczy koordynowanej ochrony zdrowia. Proszę Państwa, te choroby, bo przecież wartość dla pacjenta powstaje w leczeniu poszczególnej choroby. No, mówiliśmy tu o różnych chorobach, nie chciałbym tutaj już wracać do poszczególnych jednostek chorobowych, czy tym bardziej do specjalizacji lekarskiej. I to jest leczenie wielodyscyplinarne, to jest leczenie przez różne etapy przebiegu choroby, szpital, diagnostyka, leczenie na przykład długoterminowe, ale też leczenie ambulatoryjne. I ten element koordynacji widzimy przynosi bardzo dobre efekty. Tego się nauczyliśmy. Mamy w konkretnej jednostce chorobowej kos zawał, mamy konkretne efekty i to jest wartość dla pacjenta, więc powinniśmy pójść za ciosem i na szeroką skalę zastosować mechanizmy koordynowanej ochrony zdrowia. Tu za mało czasu jest, aby je wymieniać, ale według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, koordynowana ochrona zdrowia to wysokiej jakości usługi czy świadczenia medyczne, kosztowo efektywne, bo o tym nie mówiliśmy, i przy zachowaniu ciągłości opieki nad pacjentem właśnie pomiędzy tymi wszystkimi elementami systemu. Więc koordynujmy, współpracujmy, interdyscyplinujmy się, a choroby cywilizacyjne ja traktuję jako szansę na rozwój naszych działań jako lekarze, jako system ochrony zdrowia, a nie jako problem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka z nami zdalnie. Pani doktor, to trzymając się tej definicji, że choroba cywilizacyjna to nie problem, a bardziej wyzwanie i szansa, czy patrząc na system ochrony zdrowia możemy je porównywać, tak samo traktować, czy może różnie, bo wiadomo, że są one wielkim wyzwaniem? Niestety każdy system ochrony zdrowia, stawiając czoła wyzwaniom, musi być świadomy ograniczeń wynikających chociażby z ograniczonej dostępności do zasobów ludzkich, do zasobów organizacyjnych, do zasobów finansowych. My z tymi ograniczeniami żyjemy na co dzień i wiemy, że nawet gdybyśmy podjęli bardzo zintensyfikowane działania, aby je ograniczyć, to one wciąż z nami będą. Zatem konieczne jest priorytetyzowanie. W obszarze wyboru tych chorób cywilizacyjnych, od których rzeczywiście powinniśmy zacząć, myślę, że przede wszystkim powinniśmy sięgać do danych. Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach opublikowało dane dotyczące wskaźników epidemiologicznych odnoszących się zarówno do chorobowości, przyczyn zgonów, kluczowych przyczyn zgonów, czy wskaźników DALI, z grupy DALI, które jednoznacznie wskazują, które choroby cywilizacyjne są dzisiaj największym obciążeniem z punktu widzenia zarówno systemu opieki zdrowotnej, ale również takiego kapitału społecznego i ekonomicznego, który powinien być brany pod uwagę, gdy dokonujemy tego priorytetyzowania.
Dzisiaj państwo eksperci kliniczni zwrócili i scharakteryzowali liczne problemy zdrowotne mieszczące się w kategorii chorób cywilizacyjnych. Wskazywano również na zjawisko, na problem otyłości, który w statystykach epidemiologicznych nie znajduje swojego właściwego miejsca. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że choroba ta jest po prostu niediagnozowana. Ona w naszych statystykach publicznych jest taką szarą postacią, niewidoczną i niezidentyfikowaną, a będącą jednak przyczyną bardzo wielu innych chorób cywilizacyjnych, o których mówiliśmy. Cukrzycy, chorób serca, nowotworów, chorób nerek i bardzo wielu innych niesprawności. Mówi się nawet o 200 powikłaniach otyłości, które powinny mobilizować nas wszystkich do podjęcia zdecydowanych działań, aby właśnie tą jednostką chorobową naprawdę bardzo poważnie się zaopiekować, określając standardy diagnostyczne, standardy terapeutyczne dla wszystkich grup wiekowych. To, na co chciałabym zwrócić uwagę, to również pewna priorytetyzacja działań. My dzisiaj w systemie ochrony zdrowia jesteśmy skoncentrowani przede wszystkim na medycynie naprawczej. To jasne, bo w momencie, kiedy pojawia się choroba, ta interwencja medyczna jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i nas, całej gospodarki, całego społeczeństwa. Ale na pewno musimy zmienić punkty ciężkości i musimy zwiększyć rolę i znaczenie profilaktyki. Państwo, wszyscy moi przedmówcy bardzo wiele na ten temat już powiedzieli. Bardzo dużo mówiliśmy o edukacji, dużo mówimy o edukacji dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę patrzymy na charakterystykę chorób cywilizacyjnych, to wiemy, że my musimy postawić na edukację w całym cyklu życia. To nie jest tylko i wyłącznie konieczność edukacji dzieci i młodzieży, bo o ich wyborach decydują przede wszystkim rodzice, ale to jest również edukacja rodziców, rodziców w każdym cyklu życia, również seniorów, ponieważ od ich właściwych postaw i zachowań będzie decydowało to, że możemy skutecznie zmniejszyć ryzyko wielu chorób, czyli stosować umiejętnie profilaktykę trzeciej fazy. No i to, co chciałabym dodać, bo czasu już mamy mało. Myślę, że pomysłów na to, jak usprawnić proces skutecznego reagowania na zagrożenia cywilizacyjne, ale i radzenia sobie z problemami chorób cywilizacyjnych, które już dzisiaj są zidentyfikowane w polskim społeczeństwie, to pozostawia wiele do życzenia, konsekwencja działania. Wydaje się, że my mamy bardzo dobrą diagnozę problemu. Mamy również bardzo wiele bardzo interesujących rozwiązań, o których wiemy, że charakteryzują się wysoką efektywnością i skutecznością, bo często zostały już wdrożone w innych systemach ochrony zdrowia. Tego, czego nam brakuje, to nam brakuje konsekwencji i zdecydowania we wdrażaniu. Wielu z Państwa gratulowało i dziękowało Panu Ministrowi Miłkowskiemu, bo charakteryzuje go skuteczność w realizacji i rozwiązywaniu problemów. W wielu obszarach niestety brakuje nam takiej konsekwencji. Dla przykładu liczne programy opieki koordynowanej, bo na koordynację zwraca uwagę profesor Fedorowski, nadal leżą w półkach i szufladach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielkim wyzwaniem jest chociażby konsekwencja i umiejętność zagospodarowania środków pochodzących z opłaty cukrowej. Przypomnę, ustawodawca wskazał, że przychody z tego tytułu mają być zagospodarowane na pokrycie nowych działań interwencji profilaktycznych, w szczególności związanych z ograniczeniem ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym nadwagi i otyłości. Mamy listopad, koniec listopada 2021 roku. Za moment będziemy podsumowali bilans przychodów i efektów, jakie przyniosła opłata cukrowa. Niestety nie możemy pochwalić się. Pani doktor, muszę przerwać, bo czas nas bardzo ogranicza. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję serdecznie za ten głos. Rozpoczynał pan minister Miłkowski, na koniec prezes Roman Topór-Mądry, który stoi na czele instytucji niezwykle ważnej w tym wszystkim, o czym żeśmy mówili. Panie prezesie, jakie są pana przemyślenia po tym wszystkim właśnie, czego wysłuchaliśmy? No i też jeżeli mówimy o wdrożeniach, konsekwencji, nowych opcjach terapeutycznych, technologii w służbie medycynie, to wszystko gdzieś tam trafia właśnie do ekspertów, do pana zespołu i Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.
No, szanowny panie rektorze, szanowni państwo, no ja z wielką radością wysłuchuję wielu no, wybitnych uwag tutaj zgromadzonych ekspertów i bardzo, bardzo się cieszę, bo tak samo wszyscy myślimy, a agencja działa jako no, pokorny doradca ministra zdrowia, więc stara się te wszystkie elementy i zalecenia wypełniać. Pan minister Miłkowski narzuca niezwykłe tempo i nie wiem, czy my jesteśmy w stanie oczywiście to tempo pana ministra utrzymać, ale bardzo się staramy. Też cieszymy się z tego, że pan minister i nam zleca i też wykorzystuje te nasze raporty do decyzji i przede wszystkim je czyta i wdraża różne rozwiązania. Nad wieloma sprawami, które tutaj były poruszane, agencja na zlecenie ministra pracuje i to zarówno prawda, to, co pani profesor Kwiatkowska tutaj zwracała uwagę, jeżeli chodzi o leczenie RZS-u i pani profesor Jackowska, jeżeli chodzi o HPV. Także te wszystkie elementy agencja no, przeanalizuje, ale również w innych obszarach, już nie mówię o cukrzycy, już nie mówię o wielu innych szczegółowych elementach, ale przecież pracujemy nad kilkoma programami właśnie koordynowanej opieki albo też całkowitego przemodelowania sposobu leczenia po to właśnie, by osiągnąć tą efektywność, o której tutaj państwo mówiliście. Jeżeli chodzi o wycenę pediatrii, to też w tym roku jest planowana, także też pan minister ten plan tutaj akceptował i w 2022 już jestem trochę myślami po styczniu. Tych działań jest bardzo wiele. Jak państwo zobaczycie na stronę agencji, to każdego dnia wydawane są decyzje, opinie, czy rady, czy decyzje, czy rekomendacje. Czy rekomendacje prezesa agencji. Także tych rzeczywiście wiele się dzieje. Też bardzo się cieszę, że to, co pan profesor Latos, pan doktor Latos, przewodniczący komisji podkreślał, a potem tak pięknie o tym mówiła pani doktor Gałowska, o tej prewencji, o tym konieczności działania w cyklu życia. My przecież wiemy o tym, że choroby przewlekłe no, rozwijają się wiele lat i w zasadzie być miażdżyca, no, niektórzy mówią, że w życiu płodowym. My przecież wiemy, że są wskaźniki dobrego rozwoju wieku płodowego. Pamiętam takie analizy, które mówiły o tym długości kości udowej, prawda? To też taki czynnik predyktynujący do dobrego zdrowia, który zależy od tego, jaka jest opieka nad matką, jaki jest styl życia matki. Także to są te działania, które musimy robić i to chciałbym zwracać uwagę na i działania profilaktyczne. Agencja też przygotowuje rekomendacje w zakresie programów polityki zdrowotnej dla samorządów, gdzie uwzględniamy i zrobiliśmy takie wiele, jeżeli chodzi o dotyczące otyłości i prewencji czynników ryzyka. I cieszę się również, że patrzymy na zdrowie całościowo. Nie patrzymy wyłącznie przez ten pryzmat umieralności. Też chciałem się odwołać do już przywoływanych tutaj wskaźników dalej, które agencji udało się razem z Instytutem w Uniwersytetu Warszawskiego przygotować i dla Polski wdrożyć i w mapach potrzeb zdrowotnych widzimy. Tam jest rankingowanie i czynników ryzyka i chorób, poszczególnych chorób jednostek chorobowych. Także bardzo panu prezesowi dziękuję za ten głos. Szanowni państwo, przekroczyliśmy już czas tej dyskusji. Moglibyśmy jeszcze, ja wiem, ale pozwólcie jeszcze na koniec, zanim podziękuję. Pan minister Miłkowski rozpoczynał. Panie ministrze, krótka deklaracja też w kontekście tego, o czym słyszeliśmy, ale pan prezes Roman Topon-Mądry wskazał na to tempo, które pan minister narzuca. Ja rozumiem, że pan minister tempa nie zwali, wręcz przyspieszy. Tak, oczywiście będziemy cały czas pracowali i będzie to widoczne. Oczywiście pan tutaj prezes powiedział, że każda taka deklaracja to jest pół miliarda, no ale
Trzymamy za to kciuki. Konsolidując te oczekiwania, to jakoś udaje nam się zmniejszać te oczekiwania. Też są firmy, są również przedstawiciele na naszym tutaj zebraniu i wiedzą o tym, że nie mogą liczyć na tak wielkie zyski, jak chcieliby. Ale dzisiaj też te słowa wdzięczności za dobre decyzje w różnych dziedzinach medycyny płyną pod adresem Ministerstwa Zdrowia. Bardzo Państwu dziękuję za tę debatę. Dziękuję Państwu za uwagę. Nie kończymy dzisiejszego wydarzenia. Teraz krótka przerwa. 15:20. Wracamy do Państwa. Zapraszam na kolejny panel poświęcony problemom chorób rzadkich, który poprowadzi dr Jakub Gierczyński. Do zobaczenia.